nowoczesność, zmianę wizerunku i pamiętajcie, YOLO, znaczy You Only Live Once, czyli żyje się tylko raz. I będziemy organizowali bardzo wiele podobnych koncertów do dzisiejszego, wiele zagranicznych gwiazd. Bardzo fajny wystrój, nowa sala, nowe wszystko porobione, oby tak dalej wyglądało, naprawdę warto, warto coś takiego robić. Tak, warto tutaj przyjść, naprawdę, można się dobrze pobawić. Wystrój jest ciekawy, jest dużo kolorów, zmienione, jest lepiej niż było. Mi się obecnie poprzednio nie podobało za bardzo, ale teraz jest, wydaje mi się, że jest lepiej, jest ładnie. Wystrój jest ładny, no jest różowo, wiadomo, dziewczynom się na pewno podoba. Jest więcej miejsca, są dwie sale. Jest oryginalnie, jest stylowo. Mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Myślę, że klub wszedł na wysokość swoich zadań i wziął najlepszą z gwiazd muzyki tanecznej, która w dzisiejszych czasach podoba się wszystkim jak najbardziej. Kurde, czekamy z niecierpliwością! No, naprawdę, że w Elblągu taki artysta to wielki szok. No, cieszymy się bardzo, serio. Czy zapraszanie do Elbląga zagranicznych gwiazd to dobry pomysł? Pewnie, super! Promowanie tego miasta jest naprawdę spoko. Zdecydowanie bardzo duża rozrywka dla tego miasta. No jest na pewno inaczej, jest bardziej przestronnie, jest więcej miejsca. Jeszcze tutaj nie byłyśmy, ale klub naprawdę robi wrażenie, jest super. Myślę, że naprawdę włodarze nowego klubu zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby ten wystrój klubu podobał się i gościom, i wszystkim, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Czy uważasz, że opcja dwóch sal tanecznych to dobry pomysł? Zawsze im więcej sal, tym lepiej, bo każdy może dopasować swoją muzykę do swoich własnych potrzeb, więc to jest naprawdę dobre. Dokładnie tak jak siostra powiedziała, bardzo interesujący, również mi się podoba. Bardzo nam się podoba, na pewno lepiej niż było w Bollywoodzie, teraz naprawdę jest super, no spoko. Zdecydowanie lepiej niż wcześniej, więcej przestrzeni, naprawdę ładnie. Artysta jest dobry, myślę, że lokal się wykazał z tym pomysłem, więc będzie dobrze. Naprawdę, rzeczywiście, to jest bardzo dobry pomysł i będziemy się bardzo dobrze bawić. Mamy nadzieję, że dzięki nim będą tutaj lepsze zabawy, bo tutaj nie ma gdzie się bawić. Generalnie sam klub się zmienił nam bardzo dobrze, jest bardzo ładnie, fajnie, podoba się, jest gdzie się pobawić. Artysta generalnie jest mega dobra gwiazda, mamy nadzieję, że pobawimy się dobrze. Światowej klasy zespół, oby była dobra impreza. Dla nas najważniejsze jest zadowolenie klienta i mam nadzieję, że wszyscy docenią, że chcemy w Elblągu postawić na nowoczesność, na nowy klub i na pewno u nas wszyscy będą się bardzo dobrze bawić. YOLO to nie tylko miejsce, gdzie można się pobawić tańcząc, ale też można pograć w bilard i bowling też został. Tak jest, zapraszamy już w najbliższym czasie, 4 tory, dużo gwiazd z zagranicy i z Polski również. Zapewniamy, że będzie co tydzień przednia zabawa.